about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Ruszamy do Holandii w dwuosobowym składzie. Granica tego państwa przebiega mniej więcej w taki oto sposób. Pierwszym celem naszej wyprawy jest Groningen. To tutaj znajduje się najwyższa na świecie ścianka wspinaczkowa. Stamtąd jedziemy wielką groblą, która oddziela Morze Północne od Holandii. Dojeżdżamy w granicę Amsterdamu, pod Amsterdam, gdzie będziemy oglądać wielkie pola tulipanów, a stamtąd ruszamy już szczęśliwi, zadowoleni w drogę powrotną do domu. No to wyjeżdżamy. Mieliśmy wyjechać o 7:00, ale ze względu na pogodę przełożyliśmy wyjazd i jest do 11:00. Ruszamy. Mała przerwa w drodze na kawę. Mała przerwa na kawę teraz. Niestety cały czas pada, a już dojeżdżamy do Holandii. Dotarliśmy, za mną znajduje się Excalibur, najwyższa ścianka wspinaczkowa świata. Zobaczcie, jest taka wielka, że nie jestem jej w stanie pokazać w całości. Ma 37 metrów wysokości, to jest więcej niż 10-piętrowy budynek. Wygląda naprawdę okazale i zaraz będziemy się tam wspinać. Akurat trafiliśmy na jakieś zawody wspinaczkowe, więc jest pełno ludzi, ale na szczęście tylko w środku, bo na zewnątrz, na obiekcie nie ma nikogo, będziemy sami. Straszny wiatr, będzie nieźle wiało, ale i tak się bardzo cieszę. Nie mogę się doczekać, to jest super. Przybyłam, zobaczyłam, zdobyłam. Pierwszy cel mojej wyprawy tutaj do Holandii zaliczony. Tak więc tada! Udało się. I to, co chciałabym wam powiedzieć, to warto marzyć, warto mieć marzenia i warto te marzenia realizować. Bez względu na to, jakie są przeciwności losu. Bo czasem jest tak, że cały świat jest w zasadzie przeciwko. Sami widzieliście, co się działo dzisiaj rano, jaka była paskudna pogoda. Mimo wszystko nie poddałam się, przyjechałam i okazało się, że jest super. Da się wspinać, udało się zdobyć najwyższą ściankę wspinaczkową świata i była przy tym naprawdę super zabawa. Bardzo bym żałowała, gdybym tego nie spróbowała. Także nie poddawajcie się. Nigdy się nie poddawajcie. Kiedy tu rano przyjechałam, to parking był pełen samochodów, a teraz puściutko. Wszyscy już są w domach, a my dopiero skończyliśmy się wspinać. Tak to jest z tym wspinaniem. Jak już człowiek zacznie, to ciężko mu powiedzieć sobie dość. Spójrzcie jeszcze raz na tę ściankę. Czy nie jest super? Ekstra. Naprawdę było fajnie i było warto tutaj przyjechać. Mam nadzieję, że nie ostatni raz.